Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy uśmiechnięta Polska pałuje, gazuje, pacyfikuje protestujących w stolicy rolników, patriotów. Moi koledzy posłowie Włodzimierz Skalik i Roman Fritz, którzy zapisali się do oświadczeń poselskich, nie będą mogli ich wygłosić, dlatego że trwają interwencje poselskie, które podjęli. Szukali zatrzymanych przez policję po dołkach policyjnych. Są w tej chwili na spotkaniu z rolnikami, którzy nie dotarli do Warszawy na dzisiejszy protest, ponieważ na drodze stanęła policja. Ciąg dalszy nastąpi, ale prognostyk, jaki mamy z dzisiejszego dnia, jest naprawdę ponury. Kiedy wygłaszam to oświadczenie, być może w tym momencie w jednej z telewizji reżimowych któryś minister, może sam minister policji Kierwiński kłamie, że policja została zaatakowana przez rolników. Było odwrotnie, było wręcz przeciwnie. Pierwsze kamienie poleciały z jednego z balkonów budynku mieszkalnego, wieżowca niedużego, ale jednak tutaj przy ulicy Wiejskiej, który rolnik wynajmuje mieszkanie przy Wiejskiej i następnie gromadzi na balkonie kamienie, żeby w stosownym momencie ich użyć. Prowokacja policyjna. Nam, bywalcom Marszu Niepodległości, znane są te warianty gry, tutaj dzisiaj stosowane. Osaczanie, otaczanie, blokowanie dróg wyjścia, a następnie wzywanie manifestujących do natychmiastowego rozejścia się. Pani marszałek, także i wypowiedzi marszałka Sejmu, które przecież idą na konto całej Wysokiej Izby. Dziękuję skandaliczne bardzo. Nazywanie rolników protestujących chuliganami. Hańba i skandal. Dziękuję bardzo. Rolnicy, rodacy, nie odpuśćcie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że był tutaj wniosek formalny, który powinniśmy moim zdaniem przegłosować. To jest oczywista rzecz. Trzeba było nie dopuścić do wniosku formalnego co najwyżej, ale wniosek padł, więc warto go przegłosować. Natomiast mam krótkie pytanie mimo wszystko. W jaki sposób... Proszę tylko, ja zadam tylko pytanie krótkie. Bardzo proszę. A to dajcie mi chociaż powiedzieć chwilę. W jaki sposób uchwała przegłosowana dziś przez Sejm ma być źródłem prawa wyższego rzędu niż konstytucja czy ustawy? Czy korzystanie z uchwał jako źródła podważania pozycji prezesa Trybunału Konstytucyjnego nie jest łamaniem konstytucji, tej konstytucji, którą przez 8 lat czytaliście i jak widać niczego z niej nie zrozumieliście? Dziękuję bardzo. Jako drugi głos zabierze pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Ja zwracam się o zachowanie powagi, panie pośle. Niech pan usiądzie na swoje miejsce. Bo za chwilę bez głosowania ogłoszę przerwę i będzie pan za godzinę mógł zabrać głos. Bardzo proszę. Proszę, czy pan chce zadać pytanie, czy nie? Proszę bardzo. Proszę bardzo zadać pytanie. Pan marszałek zapowiedział ogłoszenie przerwy, dlatego nie spieszę się z zabraniem głosu. Ale skoro już jestem przy głosie, kwestia akademicka w tej chwili dla pani, pani prezes, bo ta historia dla pani tu się kończy. Czy warto umierać za Trybunał Konstytucyjny, zważywszy jego PRL-owską proweniencję, o czym wspomniał mój kolega? I czy czysto akademicko, pani prezes, nie warto byłoby jednak wrócić z tym Trybunałem do Sądu Najwyższego? Czy potrzebujemy tego dualizmu? Czy to nie jest stwarzanie dobrych okazji do złych praktyk, rozgrywania wzajemnego najwyższych organów władzy sądowniczej? Takie pytanie. No i kwestia mocy sprawczej, mocy prawnej uchwał Sejmu. Byłbym ciekaw, na jakim stanowisku stoi tutaj Trybunał. Czy uchwałą Sejm sam siebie może skutecznie zaagitować, zmotywować do tego, żeby wyrzucić do kosza konstytucję,
ustawy razem z prezesem i sędziami, dublerami i niedublerami? Dwa pytania. Dziękuję bardzo. Panie marszałek, Wysoka Izbo, na poprzednim posiedzeniu upominałem się o zwykłe sądy, o zwykłe orzeczenia, o to, co się wydarzy w tej walce o Trybunał Konstytucyjny, którą PiS z Platformą toczy w polskim Sejmie i na polskiej scenie politycznej. Upominałem się z pytaniem, co się stanie ze zwykłymi wyrokami, których w tej chwili nikt nie może być pewny. Pan poseł Zimoch, pani poseł Gasiuk-Pihowicz mi przerywali to wystąpienie, mówiąc, że już gotowe, tak? Już projekt gotowy, już wszystko załatwione i wszystko uporządkowane. No i czytamy teraz pakiet Bodnara, czytamy projekt zmiany konstytucji, czytamy projekt o KRS-ie, czytamy projekt tej uchwały o Trybunale Konstytucyjnym. Nic tu nie ma. Nie ma żadnej odpowiedzi na to, co z 6 milionami wyroków wydanymi w ostatnich latach przez sędziów, których wy nazywacie neosędziami, a którzy są zaprzysiężonymi przez prezydenta, wykonującymi swoje obowiązki, swoje mandaty, sędziami sądów powszechnych. Ani słowa o tych wyrokach, w których groźni przestępcy zostali skazani na więzienia, w których zostały orzeczone rozwody, w których orzeczono milionowe nieraz odszkodowania czy zasądzenia w sprawach gospodarczych. Wszystkie te rzeczy, wszystkie te wyroki, orzeczenia stoją teraz pod znakiem zapytania nieustannym. Tak, dlatego że w waszej uchwale wy znowu nawołujecie do tego, żeby kwestionować legalne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, żeby kwestionować skład Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie ustawy o KRS dzielicie sędziów znowu na dwie kategorie, gdzie status gorszej z tych kategorii, tak, tych powołanych przez tak zwaną neo-KRS, jest gorszy, kwestionowalny, jest otwartym zaproszeniem dla radców prawnych, adwokatów, prokuratorów i sędziów w końcu, żeby kwestionować legalność, ważność milionów wyroków, które zostały wydane w ostatnich latach. Za tę wojenkę, którą toczycie i wy po tej stronie, i wy po tej stronie, za to wszystko będą płacić normalni Polacy, kiedy ruszy lawina unieważnień, wzruszeń wyroków sądowych, za które potem Skarb Państwa będzie musiał płacić odszkodowania. Za to, że ktoś poszedł do sądu, dostał wyrok, a ten wyrok został następnie zakwestionowany i człowiek znajduje się w sytuacji, w której nie ma żadnej pewności prawa, żadnego poczucia, że państwo jest w stanie realizować wymiar sprawiedliwości. Nic nie robicie, żeby temu zapobiec. Realizujecie po prostu po swojemu to samo, co robił wcześniej PiS. PiS-owską doktrynę liczy się tylko zawłaszczenie Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa. Nic was nie obchodzą sądy powszechne, nic was nie obchodzi los zwykłych ludzi, którzy szukają sprawiedliwości w sądach. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, Wysoka Izbo, uchwała, o której debatujemy, o której dyskutujemy, to uchwała, która dotyczy fundamentalnych kwestii związanych z funkcjonowaniem praworządności państwa polskiego. W każdym kraju demokratycznym, w każdym miejscu na świecie, w każdym czasie może dochodzić do tego, że władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, poszczególne agendy władzy wykonawczej, instytucje państwowe wchodzą z sobą w spór. Wchodzą w wzajemne kompetencje albo nie chcą podjąć się określonych zadań. Naruszają prawa obywateli. I w momencie, w którym dochodzi do czegoś takiego, od długiego czasu istnieją w różnych miejscach na świecie, takich, do których referujemy, takich, które uznajemy za wzorcowe, instytucje mające charakter Trybunału Konstytucyjnego. Instytucje, które rozsądzają spory między poszczególnymi władzami, instytucje, które mają głos ostateczny w ważnych kwestiach dotyczących funkcjonowania państwa, praw obywatelskich, funkcjonowania danego prawa. Tego, czy ono, dany przepis, dana norma jest w porządku prawnym, czy jej nie ma, czy działania danej władzy są konstytucyjne, czy są niekonstytucyjne. Istnienie takiej instytucji to jest funkcjonowanie takiej korony wymiaru sprawiedliwości, to jest najważniejsze miejsce w wymiarze sprawiedliwości, to jest miejsce ostatecznych rozstrzygnięć. Niestety ostatnich 8 lat, i nie zaczęło się to bynajmniej po wyborach w 2015 roku, ale przed wyborami w 7 kadencji, gdy ówczesna większość na zapas z wyprzedzeniem próbowała trikiem powołać większą liczbę sędziów Trybunału Konstytucyjnego, rozpoczął się konflikt o tą instytucję. Konflikt, który doprowadził do upadku jej autorytetu.